Mam pracownika tutaj. Jak się mięso psuje, to wyjmuje, myje, wkłada w nowe opakowanie. I jak nowe. Najlepszy sklep. Chemia przy cukierkach? No tak, liczysz się dziecko pomyli. Po ten. Co to znaczy heszkę w meszkę? Heszkę w meszkę to jest takie dla mnie niezrozumiałe, jak przychodzi pracownik i się pyta, czy dostanie wypłaty. Czekaj, półki wezmę 3. Honestkor zdał na Golibordę 5 zł. Dobranoc dziadek i widzowie, kocham was. Dzięki kochany, ja ciebie też. Śpi dobrze. Jutro się widzimy. A, bo tutaj wystaje. Ale to majster robił po pijanemu, jak zawsze. Nie wiem, czy tu wejdzie, bo to jest trochę krzywo. Jutro się widzimy. Troll? Czemu troll? Jak nie odpowiesz, czemu troll, ładuje cię. W sensie... Cześć, wszystko już wyłożyłem, tylko tą czekoladę. Danonki. Czekaj, po 2 chyba zrobimy. 2, 2, 2, 2. Sól, soda, spadły ceny. Dzięki. A nie, dobra, to zostawiam. Soda, jaka soda? A. Cześć, soda to jest któryś z tych. To, bo to... Aż takiej przybitki chyba nie miałem. 2,15? A wodę... Na ile wody tutaj został? Dobra, to zamówimy tak. Mąkę. Kurde, wszystko tak naprawdę idzie zamówić. Ja w magazynie muszę patrzeć. Dobra, ty, bo tu jeszcze mamy dużo miejsca. Coś by można powykładać dodatkowo. A, bo ja licencji nowy nie mam. No tak, to nie będę tam nic kładł. I teraz tak. Wszystko zamówię. Otwieram już. Coś tam powykładamy, znaczy do tego, no. To jest 100? Otworzyłem sklep dzisiaj już, nie? Jerka bez licencji na prawdziwe produkty, soda, a to Sprite. No ta, no ale by ta gra miała licencję i tak dalej, kosztowałaby... I już nowe. Mam pracownika tutaj. Jak się mięso psuje, to wyjmuje, myje, wkłada w nowe opakowanie. I jak nowe. Coś się nie podoba? To powiem coś jeszcze. Chociaż jest drogo. Przekonałem cię. Czekoladka.
Dobra, ty, bo ja już na magazynie robię, a nie w sklepie. Ale zobaczmy czego jeszcze. Żelki. Sprit. Sprit i biała cola. Sienki. Lampy zamówmy w końcu. Iceferzus dał na Golibordę 5 zł. Co to znaczy heszkę w meszkę? Heszkę w meszkę to jest takie dla mnie niezrozumiałe, jak przychodzi pracownik i się pyta, czy dostanie wypłatę. Nie wiem, ty to samo. Jakiś absurd. Zapraszam. Ty jako kulejko, co jest? Cukru. Witam. Kola i jajka. Filmik na TikToka kręcisz? Bardzo mądrze, bo zarabiam na tym. Oj, wybacz. Dobra, macie nowe lampy. Cieszę się. Świeci tu teraz. Ale chociaż dobrze widać tych, co chcą coś ukraść. W sensie chodzi o po prostu o złodziei. Tyle. Sklep nocny nie oznacza, że jest w nim w nocy ciemno? A co oznacza? Jeszcze przy okazji zapytam, ja prowadzę sklep czy ty? Proszę. Nie jestem kasjerem, to mój sklep. Jestem kasjerem, magazynierem i... No. To nie oznacza tego. Dobra, zapraszam, no zapraszam. Czego tam już znowu nie ma? Dobra, trzeba będzie spore zamówienie. Ty, zaraz mamy 20. To będzie można kupić nowego kasjera, damy go tutaj i ja będę mógł na magazynie robić i nową licencję. Syzyf? Zapraszam! Nie przychodzicie, to się pieprzy. Dobra, mleko. Wody nie ma. Dobra, mleko, woda, jajka. Kurde, no ta. Szybciej, brudasy, bo muszę zamówić towar. Mąka niebieska. No zamówiłem, już wyłożył chyba i kupili. Albo nie wyłożył jeszcze. Jeszcze nie całą. Ty, no pusto w tym sklepie się robi, bo mam jednego co wykłada towar. On tak wolno to wykłada, żaluj. Ale nie będę mu przecież pomagał, no. Płacę mu 9 dych. Nie kupię tego, co napisałeś. Ten olej... Czekaj. Ten olej to bym dał tu. Byłoby lepiej.
Trzeba by to przearanżować troszeczkę. Tu jest fajnie. Tu jest fajnie, tu jest fajnie. Tu bym dał makarony, olej, kluski. A tą czerwoną mąkę. Może tu nad kawę. Albo tu. Zróbmy tak. Dobra, coś tam staniało, zdrożało, zaraz się ogarnie. Dobra, czekaj, czerwoną mąkę. Olej. A. Czekaj, woda to luj. Tam wyłoży to. Tą czerwoną tu miałem dać. Tu zlikwiduję. Dobra. To dam tu. Mleko to tam brudas wyłoży. To by się przydało przestawić, tylko czym? Kartonu nie ma. Chyba, że w ten wejdzie. Dobra, można otwierać sklep. Tu jest woda. Dobra. Otwieramy. Chyba to w miarę wyłoży, nie? Syf. W tym czasie magazynem się zajmijmy. Picie jest tu. Nowe produkty? Licencję nową? Nie, no to na 20. Jak będzie drugi kasjer, bo nie wyrobimy się. Tego tu nie było? Tu gdzie to było? To nie było tu? A, tu jest, kurde. Jajka. Olej. Czekaj, gdzie to? Tu. Cukier był gdzieś tu też. Woda. Cukier. Ser. Zostaniecie kurwy pobite. Black metal. Będziemy straszyć. Chłopie, ja jestem prawdziwym pracownikiem. Chyba kurwa zaszyć w drugim pokoju. Poprawić nastrój. Oglądam kurwa. Dobra, czekaj, czekaj. Brakuje tego. Płatków, drugich płatków. Płatki, 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 płatki. Zobacz, ja już jestem magazynierem dosłownie. To jest boost? W sensie wyżej w hierarchii jestem teraz niż wcześniej, jak byłem po prostu sklepikarzem? Czy regres? Regres czy legles? W sensie... Legles? Tupa legles. A to policji czuję w grę. Co tam słychać u twojej mamy? Ostatnio.
Ostatnio często miewam o mamy. No, chyba mamy chwilę spokoju. Czy mi się wydaje? Zapieprzaj, bo pustki w sklepie! A, bo on się zaciął. Nie to, a nie, tak, muszę zrestować, żeby go naprawić. Pustki w sklepie się Brudas zaciął. Po godzinie gry. Ty, nie zaczął się od nowa dzień, ale... Co to jest? A! Czerwona gdzie była? Tylko nie psuj się. Bo cię zbije. Klientów nie ma. Wydaje mi się, że straciliśmy sporo siana, bo wszyscy klienci, co coś wzięli, zniknęli. Ja pierdziel. Dobra, zaraz drugi kasjer, to będzie można to pieprzyć i wykładać z tym syfiarzem. To nie jest dobrze. Od razu go chyba zatrudnię po prostu. Skorzystali z okazji, Brug? Ty robisz grę w Stellar Blade, tak. No git chyba. Dobra, i oni nie chorobią. Wydaje mi się, że będzie git. A ja szczać idę. Siku w sensie. Muszę ładnie mówić. Tylko nie psuj się. Serek. Nie psuć mi się. Zaraz wracę. Co tu tak w dupę? Ciemne jak w dupie u tego. Zapal toś. Zapłaciłem za prąd, ale nie mam automatu. Dobra, otworzę kasę. Która w ogóle jest? Ja pierdzielę, ledwo grę zaczęliśmy już pierwsza w nocy. Jak tu być reaktorem i graczem jednocześnie, a jednocześnie nie być męczennikiem? Nie da się. Kiedy pęknie stuwa? Ciemne jak w dupie u Sisyfa. Ty, 1700, nowa licencja jutro? Mamy dużo w magazynie miejsca, można tak zrobić. Inwestycja to jest, jak kupię licencję, nie? Nie było gnoście o gówno do 22.30? Nie nazywaj tak reagowania na cokolwiek. Jestem reaktorem. Teraz jakbyś staremu powiedział, żeby cegieł nie nosił na budowie, tylko, nie wiem, robił w innej robocie. Ja jestem reaktorem zawodowym. Widzisz tytuł? Zawodowy reaktor lombardziany. To znaczy, że reaguje na lombard i inne rzeczy. Jestem reaktorem. Moje zdanie o czym? Lombardziany, a nie? No, ale na wszystko ja reaguję dosłownie. Co ty pieprzysz, że jestem zawodowym reaktorem? Kupiłbyś w takim sklepie? Zarobię ci ten, symulację. Idziesz sobie ulicą. 21. Sklep otwarty. Wchodzisz. Supermarket. Kupiłbyś? Puste półki, to znaczy, że dobrze towar idzie, bo klientów dużo.
czyli popularny sklep. Zadzwonił domofonem i uciekł. Alaha, fajnie. Chcesz utrudnić życie człowiekowi. Dobra. Sporo chyba na plus, bo mało kupiliśmy. No, 600, fajnie. Ten staniał czy ten? Ten. No, cenę zostawiam. Cegłą w okno? Czemu? Ty bydlaku pieprzony. Człowiekowi pod górkę robisz tylko. Czaj. 159 total. $500 rzeczy. Dobra, wyłóżmy. Co to jest za gówno? Ej, źle to położyłem, bo naddałem, a nie w bok. Ale to jest chyba to samo, nie? Tylko tyle wchodzi? Dobra, zaraz się ogarnię. No. No pasuje. Jeden, albo nie, bo on będzie potem biegał z tym. Nie, nie, nie. W magazynie to już nowe. Dobra, co to jest? Ważne pytanie, wolałbyś zagrać Lola czy wydymać Menela? To drugie. Z przyjemnością. Jezus Maria. Za ile pokerek? A która jest? Że tak lekko zagaje. Dobra, ty, bo prawie wszystko zajęte nowym towarem, także... O, papier mam w końcu. Co? A, bo to jest po 4, tak? To. Ten papier to wyjdzie tak szybko, jak wszedł. Tak? 25? Cześć, no to ten papier to chyba zrobimy dwie, nie? I co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, no to cały towar, git. Teraz tylko dopchać kolankiem. Wszystko w porządku. Ładnie, mamy nowy towar na półkach. I dobra, czekaj. To teraz bym zamówił wszystko z tego nowego po jednym i dał na magazyn. Najlepszy sklep. Chemia przy cukierkach? No tak, liczysz się dziecko Kurda. Najluj. Zgubiłem się.
Dobra. 21. 30. 20. Mam na myśli, że się, że już tracę język, za mało reagowałem dzisiaj. Dobra, widzowie. To robim tak, nie? Tu dwa, tu dwa. Zamówimy. Będziemy domawiać najwyżej, no co tam potrzeba. Kurde, siana nie ma. Kasjera miałem zatrudnić drugiego, bo mam nowy towar przecież. Ile to będzie kosztowało? No ta kasa, no. Co jest? Jeszcze jedną kasę potrzebuję? O kurde, stówę z góry? O ja pierdziele, stówę bierze za samo pokazanie się. Za samo wejście na tego, na pracuj.pl, stuwa. Pieprzony rynek pracownika. Najgorsze co może być. Za dużo w dupie mają, no. Ja już będę całkowicie magazynierem na pełny etat. No i na to nie ma miejsca. Tam wejdź. Magazynierem jestem i to mi się bardzo podoba. Papier. Tam. Wstawiłem ceny nowych rzeczy, nie? Oby. Bo jak nie to kogoś bija. GTA. Cześć, bo tutaj, zobacz. Tu i tu. Będzie to dziwne, ale ma to sens. Ten magazyn to pusty. No trzeba ten magazyn wypełnić po brzegi towarem i wtedy dopiero myśleć nad rozwojem, tak szczerze. Ja pierdziele, już usunąłem. Wstaćcie na... O, dobra, dzięki, dzięki. Zapraszam do tego pana. O kurde, czy oni tu podejdą? Nie no, do mnie podchodzili jak tam byłem, git. Dobra. Dobra, mamy dwóch kasjerów i dużo towaru. W sumie? Jakoś dał radę to obrobić wszystko tamten. Kawę zamówimy. Pusto w tym magazynie fest. W sensie, no coś tam niby jest, ale pusto, nie? A kiedy mogę zatrudnić kolejnego do wykładania? Bo wtedy to będzie prawdziwy progres. Sprawdźmy. Dwudziesty drugi, o ja pierdziele, no to jeszcze dużo. Dopiero 20 biliśmy, nie? Dobra, zobaczmy czego nie ma. Tak naprawdę nie mógł cokolwiek zamawiać.
i na 90% tego nie mam. Czemu tu papier odłożył? Kto tu położył papier? Nie ja. Nie ja. Nie ja. Dobra, czekaj. Po 10 się zalogować. Ty, to jest problem, bo ja nie wiem co jest, a po 10 tylko nie mogę wpieprzyć wszystko. W komputerze powinno być. Czego nie ma, bo ja już mi się we łby pieprzy, zobacz. Jakie mam na dużą skalę sklepem zarządzać? Ja nie wiem czego nie ma. Czekaj. Przydałby się typ od wykładania tego w magazynie, no. Chłopie, no taki męczennik już ze mnie. Dobra, naprawiłem. To jest to? Cała paka idzie na jedną półeczkę. Tych rzeczy, co tyle zajmują, to ja w ogóle nie powinienem sprzedawać. W ogóle. Cena do ilości miejsca zajmowanego jest w dupę nieproporcjonalna. Tylko drobnice będę sprzedawał i luj. Samą sól sprzedawaj. A przeszedłbyś na dietę solną wtedy? Zrobiłbyś to dla mnie, żeby biznes mi dobrze funkcjonował? Tak. Dobra, ale nasze imperium ładnie rośnie. Zobacz, dwóch kasjerów. To prawda dość drogo, no ale jest zawsze. Jest jak jest, no tak powiem. Dzięki, Nowek. Dobra, czekaj. A czemu do ciebie nikt nie przychodzi? Źle resztę wydajesz? Czy co? Czy bug? Sól widzę, że się też kończy. Tajniak przyszedł? Morawiecki i Tajniak. Druga mąka zdrożała. Dajmy za 7,30. Dobra, to usunę. Tu się inny w ogóle towar by dało chyba. Tej mąki za dużo mam. Dobra, spaghetti zamówmy. Wszystko w sumie mogę zamawiać tak naprawdę. Dosłownie wszystko. Wszystkiego są niedobory. Za szybko to wszystko schodzi. Herbatka. Na potem. Oliwa. Sól. Co to jest? Ryżyk? Spaghetti? Czekaj, spaghetti miałem na początku czy na końcu? Na końcu. Serce mam czarne, bardziej niż smoła. Czarniejsze jest od Michaela Jacksona. Czarne mam myśli i humor mam czarny. Trochę dla jaj, a trochę dla żarty. I każdy obejrze, gdy jest czarno-biały. Chociaż nie wkumia, że jest tam też biały. Słucham namiętnie czarne. Boże, na tej grze się muszę tak skupiać. Widzowie, że to jest Louis. Przysięgam ci, taki męczennik, że to jest Louis. Dla mnie to
Książki to czarna magia. Za czarną owcę się miałem, aż w końcu zachciałem, bo czarni czuły i czarnym koniem się stałem. Chłopie, męczennik. Gdzie jajka były? Dobra, można otworzyć. Coś tam jest towaru. Żeby już to leciało. W CV sobie wpiszesz? Co, że jestem męczennikiem? To nie widać na oku? Chyba na oko widać. Z tym się człowiek rodzi. Czekaj, ta mąka to była z tyłu albo z przodu? Albo w dupie, w środku, no oczywiście. Maślak. Spaghetti. Dobra, otworzyłem. Czwarte. Pracuję na czarną muszynę, nie tezę. Kasy jak lodu i czarny interek. Losowe produkty zamawiam i luj, no. Wszystkiego i tak nie mam w sklepie. Chłopie, takie niedobory potężne. Syr. Syr. Trzeba by jak najszybciej 22 level wbić. Jak będzie drugi chłop od towarów, to już będzie chill. Tak to ja mu muszę pomóc. Zamawiasz to samo? No bo tego nie mam. Ja to daję tu, ale on to zaraz wykłada, bo tego nie ma w sklepie. Gdzie ten ser, bo mnie popieprzy? Przecież go kładłem przed chwilą. Tu jest. Sól. Jaja. Dobra, zamawiać. Potrzebuję pieniędzy. Papier. Coli w ogóle nie ma? No co ty pieprzysz, że ja coli nie mam w sklepie? Ja pierdzielę, nie mam na zakupy. Zamawiać, gówna. Szybciej. Jak kupisz na celu, będzie magazynu, będziesz miał bliżej? Będzie bardziej wydajny? Jak to będzie bliżej? Tu będzie? O kurde, przydałoby się. Bliźniaków zatrudniłem, no. Bliźniaków do sklepiku. Chłopie, taki męczennik, że tu jest luj. Nie! Popsułem? Nie popsułem. Co jest? Wełbie mi się pieprzy już. Macie tą białą, kurde, białą kolkę mają. Czornej nie było. Czemu czorną bolą kolę? Danonki wszystkie wykupili. Ja pierdziele, zostawcie te danonki. Zostawcie te danonki, zasrane. Macie. Pić te kole.
Ty, ale wolno siano wpada. W sumie ta nie, bo ja całe wydałem już dwa razy. O Boże. Nie boli cię głowa od tej gry? Od tej gry? Nie mam czasu, żeby mnie bolała głowa. Za dużo roboty. Nie ma czasu. Ty, ale jak to jest piąta już, a ja mam 600 dolarów na koncie, o co chodzi? Z czego ja mam wziąć pieniądze? Ten biznes to jest... No, a nie biznes. Noc już, ja nie mam pieniędzy. Ceny nowego towaru? Nie no, wszystko jest git, zmieniałem. Zamrożona kasa w towarze, no niby tak, ale... Kurde. Ludzi za mało, rachunki płacą się. One co ten, codziennie same. Zapraszam. Ale zobacz, że jak kupiliśmy nową licencję, nawet dwie czy trzy, to level szybko leci. Bo już mamy 21 po dwóch dniach, czy jednym nawet. To właśnie zależy od ilości licencji ten level, dlatego tak wolno wcześniej leciał, nie? A teraz tak zapieprza. Kolejna licencja. $750. Można by niby wziąć. Kupiłbym dwie półki. Tutaj by się dało. Dwie półki 400. Ale ten towar jeszcze zamówić. Nie pakuj się w kolejne. No niby racja. Może poczekajmy na drugiego magazyniera. Bo serio flajtujemy teraz. Ciężko, ty. Już przeszliśmy na zarządzanie sklepem bardziej niż na pracę taką tą. No, najbardziej to jestem obecnie magazynierem, ale to swoją drogą. Ale ładnie kupują, ładnie. Czegoś nie ma. Ten papier mało kupują w sumie. Ale dobrze, bo jest duży. Bo przyjdzie, położy dwie rolki i już po robocie. Co jest? Skarpety mają, nie potrzeba. No ta. Skarpetą dupę wytrzę, umyję telewizor, okno, podłogę. Wszystko idzie skarpetą zrobić. Relini. Czegoś nie ma? Woda. Chyba wszystko jest w sklepie, nie? O Boże, mąkę całą wykupili. A, nie zamówię, bo jest 21. Wypijesz kompot... Co? Tylko podcierasz skarpetą, a potem pierzesz? Nie. Potem biurko tym przecieram. Czasem na odwrót, jak się nie pomylę, ale to rzadko. Ile tu wychodzi? Taka ilość towaru. Ile ty papieru kupujesz? Ty, stówę pęknie. O kurde, pierwsza stówa. Ej, 2K, ładnie. Monkę, dobra, skip, on będzie wykładał.
prawie 1300, nice. Tylko to zdrożało, zostawię. Dobra, czekajcie, to na start. Czego nie ma? Monki, tak? Wezmę 8 i 2 chleby. Jest SR włączony, wiesz? Chleb gdzie był? A, tu. Coś wyłożę sam, coś wyłożę z Brudasem, będzie git. Nie mogę mu wszystkiego na garb zrzucać, bo chłop nie wyrabia. Niestety. Płacę mu tyle, a on nie wyrabia. Całą półkę ogołocili. Dzień dobry, proszę dwie bułki, kiełbasa, 20 chlebów. Pan to wszystko zje normalnie? 20 chlebów? Proszę pana, co pan z tym robi? Nie sprzedam. Cześć, w sumie mógłbym... O, a to tak. Dobra, czekaj, co tu jeszcze brakuje? Wydaje mi się, że wszystkiego brakuje. Dosłownie wszystkiego w magazynie brakuje. I w sklepie to już swoją drogą. Olej. Dobranoc, Jolkm. Ale sprawnie to w miarę idzie już. Coś tam jest już. Jakoś to porobione, nie? Chleb jest w kupę? Tu nic nie ma, tu woda. Jak to w dupę jest wszystko zrobione, to nie ogarniam. To 24 był lutego, poranna zrzedła mgła. Wyszło z niej 7 uzbrojonych krypturecki niosły znak. Kto ten magazyn układał, to ja nie wiem, tak wam powiem, wiecie? Jakiś sypiasz. Dobra, czekaj. Kawa, a to mogę wyłożyć. Dobra, co tam jeszcze potrzebne? Nie wiem, zamówię po prostu losowo. Pewnie sera brakuje jak zwykle. A, danonków, ty, ja dawno danonków nie zamawiałem. No zamawiaj. Plunęliśmy ze wszystkich rur, bardzo szybko szedł na dno. Ty, wyłożył danonków coś. Czyli jednak był zapas. Myślałem, że się kończą. Też danonki niosłeś? Nie, wyłożył coś. Tyle danonków jest, je zamówił. Ja pierdziel, ja chyba z 30 paczek zamówiłem. No i zamrożone pieniądze w danonkach. Też by się przydało to jedno obok drugiego. O tak tu. To chyba najlepsza taktyka. Jedno obok drugiego, nie jedno nad drugim, bo się mi potem pieprzy we łbie.
mój dzień i porąbany dzień i porąbany łeb. Reli? Chyba Reliusz, nie? Chyba Reliusz Mortadeliusz. Czekoladka. Mleko. Co to jest? Wybielacz jakiś? Tak to działa. Co? Zamrażenie pieniędzy w danonkach? Dobra, w miarę idzie. Możemy chyba już otwierać. Chociaż nie, jeszcze zerknę na półki, czy wszystko jest. I otwieramy, i lecimy. Dymamy, dymamy. Trzeba zarobić na drugiego pracownika. 21 biliśmy. Ładnie to wszystko porobione. Piniatę bym zamówił jeszcze. Można w sumie otworzyć. Dzięki Zymol za 16 lat. Returnik Gothic. Planach nie ma. Kiedyś myślałem, ale nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś Gothic. Nie wiem, czy będzie kiedyś jeszcze jakiś Gothic. Smutne, ale tak jest. Już się zleciały. Gówna do sklepu. Ale dobrze, bo potrzebuję siana. Dobra, ładnie. Teraz się zatrudni drugiego za jakąś głodową stawkę. Będzie myślał, że życie wygrał. A ja kupię sobie nowe Porsche. Fajnie. Fajnie jest mieć swój biznes. Co remake? A, Gothic remake. Tak, będzie Gothic remake. Ale kiedy ma być? Wolisz nosić jakieś paczki niż zapier... Smoki... A! Smoki w Dolinie Górniczej. Ale ja je już zabiłem tyle razy, że nie wiem, jak to możliwe. Sardas chyba kłamał, ile ich jest. Chyba, że nawet nie mówił. Dobra, sklep nieźle już wygląda. Wszystko pięknie, ładnie tej. To by się przydało stąd wypieprzyć. Półeczka tutaj by weszła, co? A to potem. Która jest? Aha, jest tu do drugiej. Małpy nie. Nie będzie dziś. Grałeś z Tonego Kołka 1-2? W jakiegoś grałem na PS chyba 1 z Tonego Kołka, ale nie wiem, która część to była. Może ty wiesz. Pes skarpety masa, co to? Jaki build w czym polecam? Poe? Nie gram w to, ale u Demonza widziałem. To build chyba jest taki, że bierzesz amfeta, czy się ten... I 30 godzin po prostu siedzisz. I tyle. Tak u Demonza zaobserwowałem. I działa. A jak działa, to dobra. Czekaj, czekaj. Co wy tak żrecie to masło orzechowe, jak porypanie z Ziko drożej? Gdzie ja cukier dałem? Kończył się? Tu jest.
Kurde, wypiję przy ten karton, mogłem dać to. Ej, zarałem cię, Draco. Oglądałeś jego streama 30 godzin? Ja nie, ale wiem, że on streamował nawet dłużej, chyba z 48. Dobra, ty, dwóch kasjerów. Co ty danonki takie tanie? A nie, to za jednego 20, drogie fesy danonki, już lepiej 2 litry coli obalić. Po co ci danonki w dupę? Bez sensu. Dobra, ten sklep to już serio w miarę tam... W miarę wyglądać zaczyna. Ten magazyn rzeczywiście dużo oddaje. Ja go późno zacząłem robić. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Mleko. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Masz. Bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dobrze było, bo jakbyś na kompie podczas kupowania widział ile masz czego w magazynie. To prawda. Dużo by to dało. Ale wiesz, no to jest taki tradycyjny sklep. Że ten, że nic nie wiadomo co się dzieje. A za co tak myśli i stubie i tak się przykłada i mówi z ekranu i brecie. Ty, ale wieczorem coś tam na plus wyjdziemy dziś. To już jest koniec. Nie ma już nic. Drugi pracownik. Szybciej. To już jest koniec. No tak, tak. Prawda, Sawyer, ale mogliby dodać, żeby dało się to kupić po prostu, nie? Że w magazynie widzisz czego ile masz. To byłoby mega opa. Takiej opcji nie widzę niestety. Ty, ale jak tyle jest licencji jeszcze, spójrz. Ja pierdziele, jeszcze jest tyle licencji. No. Nie, nie, dzisiaj last dzień z tej gry, bo później to już naprawdę, no nic się nie będzie więcej. Tak naprawdę, no później to już jesteś tylko magazynierem na pełny etat, bo musisz ciągle to donosić do magazynu. Bo nawet jak będzie dwóch typów co wykłada, to co z tego? Ja pierdziele. Nie, za dużo tego. W sensie, no nie ma, jakby było to ułatwienie co zamawiać. Bo później jak masz tych produktów 80 różnych w magazynie, nie wiesz czego nie masz, a co masz? Takiego wykładacza? Co to jest? O kurde, co tu jest? A ile taki, żeby w sklepie go postawić sobie? Ej, tu jest naprawdę takie coś? Dedek. Ej, czyli jednak fizyczne zawody też będą wyparte. To czym się ludzie będą zajmować? Tylko kontrolą AI? Czy już po prostu niczym? Po prostu ludzie nie będą potrzebni, a jak nie będą, to wszyscy wykitujemy. Streamowanie będzie? Tak, Łukaszu, no. Prawidłowo.
pośpiewać masa, to prawda. Muszę zagrać w końcu. Dobra, ostatni dzień ten dokończmy. Tyle. Kurde, bo nie wiem, wydaje mi się, że pytanie, czy dalej jest sens grać, bo tak naprawdę dalej to już będę tylko magazynierem. Gramy w to, mamy w to chyba 8 godzin w tą gierkę. I wydaje mi się, że w tej fazie alfa, co jest ta gra? O, zobacz, jaka ilość dolarów. No tak, to no tyle, bo później tak naprawdę jest po prostu dalej to samo. Że nie ma już więcej tych jakby nowości, bo da się jeszcze powiększyć sklep i kupić tych, ale to przydałoby się zamawianie do magazynu jakieś nowe. Bo później to już wydaje się to uciążliwe, no ale testujemy może za rok, jak wyjdzie 10 baczy. To w dupę jest. A gra to Clicker 3D? To każda gra to Clicker 3D, najbardziej Liga Legend, za strane gówno. Tylko klikasz. Dodaj. Chyba, że gra jest 2D, to wtedy nie jest 3D. Nie wiem, Rokaszu, nie. Dobra, tyle. Wydaje mi się, że nasz biznes nieźle działa. 7 za drogi. 300 tylko, no ale tutaj dużo kupiliśmy nowych rzeczy. Ty, ale gierka naprawdę fajna. Zapiszmy. Ale gierka jest naprawdę zarobista. Tylko po prostu dalej nie ma za bardzo rzeczy. Tutaj dopiero dodadzą, zobacz. Jest dużo rzeczy, które dodadzą. Mam nadzieję, jak najszybciej. Co ty gadasz, Draco? Serio? Ej, czekajcie. To się odświeża na Steamie? 9 godzin prawie mamy w tą grę. No tak, Rukas. Ale wrócimy na pewno do tej gry, jak wyjdzie parę patchy po prostu, bo dużo zapowiadają, jak będzie rozwijana dalej, to na pewno zagramy. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę